Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z serii Młodzi na Roli. Dzisiaj jest z nami, jak zawsze, Lukas. Witam bardzo serdecznie. Na dzisiejszym odcinku będziemy sobie kosić soję oraz najprawdopodobniej nawozić sobie dzierżawę. Także Lukas sobie jedzie tam pryskać na chwasty, a my nie przedłużając, w sumie to byśmy przyjdzie pan na to, a my nie przedłużając, pojedziemy. A bierzesz dwie przyczepy, czy jedną tylko? Dwie. O, no, miejmy nadzieję, że przywieziemy te dwie. Czy jedną wziąć? Nie chcę mi się odczepiać. I tak potem... To ja odczepię. Dobra, to jadę do domu. Ale nie mam, gdy będziemy przyczepiać te przyczepy. Jak już są spięte, dopóty ostatnio jest i nawet nie wiem. Jezus, to nie jest... Co tam się stało? Kurzem, to widzę na tyle. Nie zmieściłeś się? Czy się zmieściłeś? Ledwo to opie wykręciłem. Nie wiem, co chodziło. A to dopiero dalej. No widzisz. A w sumie... Łe. Sąsiad tu na ścianę. Nisko to chyba się nie obraził, nie pojedziemy po ścianie. Nie, tam raczej nie. Tak, usiadaj, usiadaj. Aha, to dopiero po prostu godzin. No, dopiero wyjeżdżam, wiesz? Tylko drzewo nie chciało mnie puścić. Tak. Nie wiem czemu, tak. No bo obys raczej jest, wiesz, to nie zimowy, tylko wiosenny. No właśnie, tu się... No raczej tak. No nie. No a co ty siejesz więcej w zimę, a czy i na jesień, powiedz? Przede wszystkim obyć się pierwszy kosi. Jak pierwszy? No pierwszy. Pierwszy jęczmień. Nie, sorry, no. Co ty gadasz? Ale zimowy jest. No to pierwszy słyszę o owsie zimowym. Mi się tak wydaje, że robię. Nie ma bata. Nigdy nie jest zimowy. Chyba, że jakaś odmiana, ale... Zawsze Michał mówił, że obyć się na jesień. No nie wiem. Poczekaj, zaraz wygoogluję. Obyć zimowy. No właśnie, wygoogluję to. Obyć o zimie. Niby jest jakiś obyć, ale... Nie wiem, przynajmniej później będę musiał zobaczyć, bo na razie nie widzę nic. Znaczy, że pisze mi ze względu na ten, jak to się nazywa, zmiany jakby klimatu. To coś tam niby robią. No jak wiesz jako owiec ten, jak to się nazywa. Jako owiec zimowy, nie? Nie wiem, bo to tam nie ma jakieś zaczyny, ma jakiś kolej. On mi zawsze tłumaczy w panu, że się na... No nie wiem. Ej, włączysz... O, czekaj, już nie ważne. Już nie było tematu. Dobra, fajnie. Tam ci... Tam ci przyczepy postawiłem, nie wiem, czy dobrze, czy źle. Na razie tam sobie najwyżej wyjdziesz w pole, nie? U sąsiada. Sąsiad się nie obrazi, jak się... Z takiego pola? Nie ma bata. Nie sypnie nam tyle. A jak wiesz, dla mnie to byśmy mogli zasypać dwie przyczepy, tak? To tam, tak, wiesz, to nie obrażę, nie? Ale jej na... Nie. Jak nam da z tego pola 3 tony, to będzie maksimum moim zdaniem. No ja dobra. Mam tonę.
A ile zrobiłeś? No nie całe okrążenie. Całe okrążenie? No. Aż tak słabo to wiesz. To dobra soja, patrz. Dobra, to niech da nam... No może da nam te 5 tam. No to mnie nam przyszedł. No jakby dało, on powiem, no jakby dało. Kurde, wyobraź sobie, że jakby że soja nam, jakby dało nam na przykład te 5 ton, to soja nam sypnie lepiej niż jęczmień. Serio? No bo jęczmień. Niż, no dobra, rzepak też, ale jęczmień też mało sypa. Jęczmienia ile mieliśmy? Mamy. 7,5? Ja już pamiętam. Co ty człowiek na tym? Na parę jeździ. A, no to się, albo 10 mamy, no to nie wiem, coś takiego, ale nie wiem, to zobacz, z takiego pola soi dało nam praktycznie pół tego, co już miała być. Chyba dwie przyczepy pełne, plus jeszcze na którejś było bardzo pełne. Nie wiem, może tak. Zobacz, że wtedy miałeś już 2-5 automówki, to 4-5, to 6. Nie warto. To dycha, no i koło jedno. A, no to, no to ale tak czy jak lepiej niż rzepak sypnie nam. No, może to obora jest realna. A, to jest dobre. Odrobamy sobie na oczy tej oborę. Prawda? Nadal w tym razie na to, że gospodarstwo robią na niej. Amerykanie, dokładnie. No jak to miało? Bawimy się w modelowanie? I nie ma co z tych celów robić. Słuchaliśmy w modelach. Także jest kilka, ale no to... Postaram się. Odzorować oborę, bo już wybraliśmy oborę, jaka będzie na tej serii, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie z modelowaniem. Nie mówimy tak, ale czy chodzi mi o to w modelowaniu odzorować, rozumiesz? Ale odzorować, jak to się inny. Znaczy, rozumiesz, o co chodzi, że na przykład biorę całą bryłę i na przykład ją rozbrajam na przykład na części pierwsze, tak? A myślę, że od nowa będzie modelować. No, jeśli się uda, no to będę po prostu, no słuchaj, no to by była, jakby się udało, wiesz, przerzucić to na przykład do tego blendera i wiesz to, rozbierać ją na części pierwsze, no to wtedy będzie najłatwiejsza robota, tak? Bo gorzej, jeśli będę musiał modelować od początku, no to wtedy, no, będzie ciężej, ale nie mówię, że nie. Ale nie pokazuj na razie. Majster. Tajemnica. No. No, ale podejrzewam, że w 75 tysięcy się wyrobimy, no może trochę więcej, ale to jeszcze no, zobaczymy. No, możecie to sugerować. Powiem tak. W prawdziwym życiu obora wielkości 25-35 PSM nie wyciągnąć, ale za gdzieś 20-30 PSM, nie? Niekoniecznie, ci powiem szczerze. Może i tyle by się zmieściło, co w FS-ie mówią, nie? Tam wiesz. Ale podejrzewamy, że do 80 tysięcy się wyrobimy na pewno akurat to. Akurat jesteśmy chyba pewni, nie? Widzę, że tutaj nie dosięliśmy w pewnych miejscach. No. No i też po drugie, no też trochę pójdziemy, bo jednak mamy ten swój lasek, bo tam może pokazać. Nie wiem, czy pokazywaliśmy wam na pierwszych filmach. Więc tego w lasku będziemy na pewno korzystać, jeśli się uda. I tam pewne rzeczy... Myślę, że lasu robimy w tym naszych tysiącach. Tylko taki blachy i krew. No nie no, blacha jest kosztowna, no nie możesz ukrywać, więc... No podejrzewam, że blacha najgorzej będzie kosztowała. No nie. Bo pustaki będziemy raczej z odzysku próbować skąd załatwić. To może ktoś tam z odzysku... No wiesz... No, dokładnie o to mi chodzi, no, bo to z odzysku to może nie, ale... Dobra, może tak. Z odzysku to może się nie nadawać, ale chodzi mi o to, że ktoś na przykład ma za dużo i może będzie sprzedawał, nie?
Za pustaka to by było dobrze. Nie wiem, zobaczymy. Ale drogi pustak to najmniej nie jest. Ale widzę, że żarło nam dzierżawa pieniążków, co? Kurka, rurka. Aj. Sekieł? Czekaj, zobaczę. No ciebie, no tam. Taka tekstura, taka praktycznie nic mu się nie różni, tak czy siak będzie dobrze do robienia, tak? Ale no. A tak wygląda na mnie, to na mnie kochani. To jest nie jest. Z VIP-u, to no ale ile obciąłeś? Niech da jak najwięcej, no. Ja się nie obrazimy się na pewno, nie? Czekaj, ta obora mi teraz znikła. Gdzie ona jest? Czekaj, no zresztą potem zobaczymy. Ta za 54. 54? Zawsze się wybieram, nie wiesz jaka. Sorry, ale mi znikła, wiesz, gdzieś? Znikła mi gdzieś. Dobra. Wiesz co, włączyłem niechcący, zapomniałem, że ten pomad miałem włączony, nie? I no, poleciałem. Na skuśkę. Znaczy na skuśkę, no do sąsiada. Ale sąsiad tam ma dopiero posiane, więc tam akurat. Tak, no dobrze, spoczko. Proszę bardzo, ty już praktycznie wycięłeś wszystko. A ty chciałeś przedstawić odcinek, bo mówiłeś, że przedstawił odcinek, nie wytniesz tego. I co, kłamiesz? Jeszcze na osi powiedzieć. No to jedź. Mówisz? Tak, jedź, bo nie ma co. Najlepiej zrobić, bo wiesz, tak czy jak po owsie będzie siany jęczmień, tak? A ty nie chcesz? Nie, ja wolę sobie zrobić wtedy prasowanie. Jak mam być szczery. Mówię, wolę zrobić prasowanie już po owsie. Co mówisz? No patrz. To mam utrudnienia. Jakie utrudnienia? Bizon się tak drze? Mówię, że słyszysz mnie. Tak, teraz tak. Dobrze, to mówię. Że ja sobie wolę poprasować. To tam wiesz, się nie przejmuj. O. Panie majster, dasz na chwilę tego pigiona? Nie. Daj pan. Włącz i wyłącz. O, Dankę. Bo już nie będzie. Czekaj, podpinam ci tego, rozsiewacz. A. Ja nie zobaczę ten ręce. Nie, ale jeszcze no. Ale jak owiec, bo czyli ja jadę ciąć, a ty jedziesz rozsiewać, tak? No a potem ty dokończysz rozsiewanie, a ja sobie dokończę ciebie. No to jak tam uważasz, nie? Albo ja pojadę na owiec jeszcze, nie? No. Pojadę na owiec, a ty pojedziesz tutaj na pole zrobić i wtedy tam. Zobaczymy, co tak jest. Nie, bo 98 zł. Już panie, podjeżdżam, już ci przygotowałem zestaw do nawozów. Dobra, to a ile tam ci zostało? Dużo? No. Tego cięcia ci się dużo zostało? Ile tam ci zostało? Pokaż mi to. Już. To jak chcesz, to jedź pan tego. Jedź pan rozsiewać. Ja ci zetnę i przyjedę na owiec wtedy. Jak chcesz. Co, chcesz tak czy nie chcesz pan? A, no dobra, no to jak uważasz. Ty, to syp na tylnią, nie? Jak coś. Bo jak idziesz na owiec, to się tylnią odstawi przy gospodarstwie i ten. I przednio się pojedzie, nie? Żeby tam już nie wrócić. Na schodkach za przyczepą, nie? No to widzę, że no, masz problemy z tym sypem. Ta czwórka, no. Bo ja teraz to już w ogóle mi zwolniła. Ej, nie syp na... Kur... A... Lag, sorry.
Dobra, trochę nierealnie to przycypię, ale... Masz pan tego moda, czy nie masz pan tego? Nie! No wyłączyłem, bo chciałem zbiornik dizelny otworzyć. A. Nauczyłem się jeździć, a ty... Co ty zrobiłeś? To jeździesz tymi nawozami? Chłop specjalnie jeszcze w kombajnikach. No tak, jeszcze ktoś mi sterowania ma specjalnie wyłączył, nie? Musiałbym nie. A to tak we wszystkich maszynach będziesz miał, nie? No, ja ci zrobię. Ja ci dam we wszystkich maszynach. Będziesz miał we wszystkich maszynach, to będziesz leciał jak przeciw. Ty, jak mam być szczerze, to myślałem, że gorzej nam sypnie tej soi, wiesz? A my tu proszę bał za torek. Czwóreczka, bizonik, nikt takie na wsi nie ma takiego sprzętu. No jeszcze sąsiad. No sąsiad to tam wiesz, sprzęty to ma ten. Dobra, zaraz sąsiada wykupimy torek. Zobaczysz. Tak. Sąsiad bankrutuje, bo zapożyczył się w banku, więc będzie trzeba wypożyczyć ten. Wykupiłaś mi tam wszystkie rzeczy. A skąd ty takie informacje masz? No, słyszałem. No, przecież każdy na wsi teraz gada. No, podkablowali ten. Ci to 60, tam jakiś sąsiad to 60 dostał od sołtysa, nie? Nie wiem, tam Zbyszek czy tam Mirek, nie pamiętam jak on tam się nazywał. Ten podkablował sąsiada, nie? I powiedział, że on robi przetargi, czy wiesz, to nielegalne interesy. No i no. Bo i skąd na wiesz co, na to pieniądze, kurkę. No co roku nowe maszyny, tak? No to wiesz. O Jezus. Trochę po rowie, trochę po polsu szyba, ale wjechałem z powrotem na ścieżkę. Żeś drzwi mi otworzył jedne i nie mogę ich zamknąć. Przepraszam, a te drzwi to były, przepraszam, otwarte, przepraszam bardzo. To ja nie mogę ich. Też nie mogę ich zamknąć, więc wiesz. Chyba z zewnątrz musisz. No to, o. Zamknął się, tylko musiałem stręża włączyć i to zlep. A. No także po małych utrudnieniach jedziemy sobie na pole. Która to minutka odcinka, czy to się w ogóle nagrywa? Nagrywa się, mamy 17 minutkę. To jechać ci bizony na tamte pole? Z owsem? No podejrzewam, że szybko zrobisz to, więc wiesz. A ja właśnie, że nie, wiesz? 10, słuchaj. 10 metrów to jedno trzeba. No podejrzewam, że zrobisz to. Szybko. W miarę. Ale sąsiady teraz wszystkie patrzą na mnie, nie? Jak takim tym bizonem jadę przez wioskę. Mam nadzieję, że mnie żaden nie zatrzyma, bo co mu powiem? Dobry, Zbyszek? No, ty. Mam nadzieję, że tam mu nic się nie stało. Mam nadzieję, że żaden samochód go tam nie potrącił. No. Na tym rowerze. Kurde, trzeba kiedyś do mnie cię zadzwonić. No, jak tam życie? Ciekawe, że on tam jeszcze te swoje gospodarstwo tam ma, co? Nie wiem. Kurde. Ale chyba dobry nie, chłopak, bo tak jeździ cały czas tym rowerem, to kiedy by miał czas na uprawę. To jest prawda. Ale tam miał małe gospodarstwo w sumie, ile tam? Z hektar? Nawet ale nie. Gospodarstwo, ale ma ciągnik, nie? O. To się powolutku radzę. Mamy duże gospodarstwo i duże ciągniki. Bardziej bym powiedział, że sielenie gospodarstwo, duże ciągniki. Może inaczej. Bo dużo mamy, ten. Akurat mam, no. Mamy mało, Jezus. O. A tam Mietek to on miał 30. Coś tam. Sąsiad mu proponował, jak głosował, znaczy startował w głosowaniu 60, ale Mieci w dobrej formie wziął 60, zresztą my też, bo tam są wtedy duże raz 6, to musimy drogi sami załatwiać, żeby w ogóle mieć dojazd na pole. Sołtys to tylko siedzi i pali kawkę, znaczy pali po prostu nie kawkę. No, pali kawkę. Dokładnie. Także mieć tam chyba do Waska trzeba zadzwonić, bo tam ty w szóstce przyczepie się gdzieś elektronika psuje tam świecą. Czasami jest dobrze jak się puknie w klosze, tak to za szybko kierunkowskie wchodzi, nie ma masy gdzieś. No. Masa ginie. Ty albo się przepaliło raz, nie? I coś tam, może coś tam nie styka, ty.
Trzeba, no to masz rację. A może później się przejadę do niego. Bo to... Jakbym miał czas, to bym mógł zajechać, nie? Dobra, to ja ci zostawiam kombajnik tutaj na polu. Wjechałem i obciąłem ci po jednej stronie poprzeczniaczek. Więc tam stoi ci, proszę. Dookoła. Dobra. Bo ja tu mam nawet połowę kolanów zrobione. Ja ci powiem, że całkiem spore te pole, jak się teraz tak wszedłem, teraz zacząłem ciąć, nie? Znaczy, ja wczoraj. No. Dużo nie, coś się zablokowało w bizonie. Jedź pan, o. Dobra. Bieg mi się nie chciał wskoczyć. Ten bizon to też coś. Bieg mi się teraz... nie chciał wskoczyć. Znaczy, no bieg mi nie chciał wleźć. Wleźć. Wleźć, wejść. No bo człowieku, no nie chciał mi jechać przez chwilę, nie? Ja mu gaz, a on zgasł. Kurde. Gdzie miał ci wleźć? Bieg. Do szopy? Gdzie? Łe, ale poprzedniak, zagadałeś mi tego. Nie poprzedniaczka, tylko tego. Mijaczka zrobiłem. Jezu. No, proszę mnie tu. Mogę dzwonić do Miecia też? A Miecia może ten. Teraz tu pojadę gówną, nie będę jechał polną, tylko gówną przy... pojadę, to zobaczyć. Może Miecia, Miecia będzie jechał tym rowerem akurat. O, tam wiesz, zapytaj się, co tam u niego słychać, nie? Tam widzisz. No jego spotka, mówię, nie? Bo to wiesz. Ty, ale jakby tam tego owca sypło 3 tony, to by było dobrze, ci powiem szczerze. To mówisz, aż tak sobie sypują, więc myślę, że trochę lepiej niż soja. No ale słuchaj, jakie to jest pole, bądźmy szczerzy, przecież to. Niby to jest duże, no wydaje się duże, bo to no... No to jest chyba najmniejszy kawałek, jak mam być szczery. Ale tutaj luksusowo na pewno nam nie sypnie, że wiesz. Tutaj na pewno się nie urobimy przez te pole, nie? Fajnie chce się gadać na najlepsze pole. No. Bu. O! Kto wszedł? Proszę bardzo. Robsik. Robsik. No witam Robsika. Jeśli uwiedziesz, to nagrywam odcinek, nie? No, to tam no. Jak chcesz, to może się przywitać z nim. Klaja, tu. Sorry, widzę, że tak w kadrze spoglądam, ale GPRS-ów jeszcze nie mamy, a tu pole takie krzywe, że... Ci powiem szczerze, że chyba trzeba zatyczki kupić. Muszę sobie kupić, bo na tym bizonie to głośno, jak nie powiem gdzie. Słuchawki kupić. JB, no. Aby na promocji Media Expertie. Chyba trzeba tak zrobić, bo to żery ja tu... Może przywiezie. O. No trzeba tak zrobić, bo to żeryja jak nie wiem co. Ten bizonik. A, to gorące jest. Co je gorące? Ojej, kurde, no stałem w miejscu i się na wózku. Cały? No. Człowieku. Został mi jeden przejazd. Dobra, to tam zostaw już. Potem pojadę. Przez ciebie to się nie wyrobimy nawet na manawóz. Bankrutujemy. O wow! Jezus, jak jest gorące. No to smacznego, o, smacznego. O! Panie, nie podchodź pan pod kosę, bo zaraz zaciągnę, no i co będzie? Chcesz pan pokosić? No, to miałeś otworzyć, zrobić na tym okiem, na pole i przyjdzie. Dobra, gadaj pan. Dobra. A ze torkiem mi zjeżdżasz, nie? Nie. A to dobrze, cieszę się. No i mądrze zrobiłeś. Dobra, dobra, jadę. Ja będziesz do miejsca dzwonić, bo pieniądze nam z punktu zabiorą i znowu będę musiał jechać podładowanie do Bindo. Tak. Ta tu chyba... Ty, a gdzie jest tutaj najbliższy sklep teraz, tak myślę? Bindo. Bindo też jest. Jezu. Jezu się pojedzie. Tam. Miejscowy sklep w końcu. Nie, wracamy. Ja
Wątpię, ale no. Ty wątpię, ale... Ale może być. A ja wątpię w to, że zaraz będę przyjeżdżał z kurwą, nie? No, już może przyjeżdżać. Dopiero na pole dojechałem, a ty chcesz już ten? No, z kurwą. Czekaj już. Jest taki problem, że nie idzie, tylko ten się nie zajmie. To weź go tam puknij. Gdzie ty go zakopałeś? Bizona zakopałeś? To trzeba potrafić. Co jak co? To trzeba mieć talent. Cicho, bo go odkopałem jakoś. O, dobra. Poszedł? Rozumiem. Poszedł. Jedziemy dalej. Widzicie? Ja też. Widzicie? Dole. Wyjechać. Dobra, już jadę do ciebie czwóreczką. Czego może? Nie wiem. No tutaj może być ciekawie, jak popada deszczyk. Jak będzie upadał deszczyk, a będzie tutaj uprawa. No pewnie tutaj będzie trzeba orkę trzeba. Chociaż nie, może wszystko nie będziemy orać, bo to też nie ma sensu. A chociaż te pole po owsie nie można zorać, tak sobie teraz myślę. I a te wielkie posoi, bo tam będzie siana i siany jęczmień, to w sumie tam już bym olał to, nie? Bo ta orka zeszłaby. No chyba, że chcesz, no. Tak sobie teraz myślę. No ja już drugi raz orki tak zbyt bardzo nie chcę, nie? Nie, ty nie miałeś orki. No, ojej, zbieranie kostek, no. Ale nie, to może prasowanie kostek. No, bo zbieranie może kiedy indziej zrobiłem. Wspólne zbieranie kostek, może tak, o. O, to jest lepsze już. No ale zobaczymy jak. Lepszy, no lepszy, no. Jak się mówi cieńszy? Cieńszy. Nie wiem. To z tymi powiedz, no. Kurgamy. A, zgadywać jeszcze? Mój Jezu, kurgamy. Czekaj. Nie, te... No nie googluj! Dobra. Nie, nie googluję, tylko czwórkę musiałem podpiąć. No, teraz mów jeszcze raz. Cieńszy, czy jak? Cieńszy. 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 Ale przekonam. Możliwe. Ale to chyba nie umie. Ja chyba nie wiem. Znaczy nie przekonam, tylko przedtem. Ojeju. No. Prawie są się, prawie zwierzęta całego z tego PGR-u czy tam z czegoś uciekły, nie? Że prawie rozwali płot. Dobra, panie, syp się pan. Jest pan. O. A powiem ci, że 3 tony z tego pala będzie ciężko. No to panie, po co ja przyjeżdżałem, jak zbiornik mogę się. O, bokiem trudno. Przyjechał? Czemu bokiem? No, bokiem coś jak HPB? No, możliwe. Tak, no, jakbyś pojechał, sąsiad jeszcze co innego prosił. Który? A, sąsiad. No to Bamber gdzieś pojechał. Znowu. Dobra. A no tak, bo on ma przecież te długi, to może się gdzie ukrywa. No, syp się pan, bo to czasu nie ma. Jezu, u mnie narod. No widzisz. Dobra, ja startuję od razu, nie? Już ręczny zaciągnęłem, więc będzie z ręcznego pójdzie, nie? Z biegu. To nie tak, że tu biegu nie ma, ale no. Dobra. Jeszcze dużo. O! Nie wiem, co się stało, ale się wydarło, będzie przeszło na ten moment. A wynajmniej się bardzo jak. Kurde, nie dogonię cię. Przez pole. O, prawie się sam zakopał. Co zrobił? No ja to chciałem cię wyprzedzić przez pole, ale coś tak nie pykło. Więc muszę się, no, jechać za tobą. A nie, da się przepuścić, czy nie było? No. Zetor? Nie, no co ty? Tam Zbyszek. A, bo jest to Zbyszka, zobaczyłem i ten Zbyszek mi przyjechał, wiesz? Tam poprosiłem go. O, zobacz. Tak. E, puść mnie, czekaj, stój pan. Daj mi. Dobra, jedź. O! Ale zakręt. Ale żeś padł. Ja trochę się zrobiłem. Idź pan.
Mój Jezu, ale ten kura mi... O, o, dobra, poza to, że nie. Myślałem, że wjedziesz do środka. No nie, o mój Jezu. Ty, bo drzwi się zepsuły, nie? Jak cię kręcę same szkody na tej wsi. Nie wiem, czy się wypłacimy. Tylko tyle nam dało owsa? Oj, ja cię kręcę. O, sakra. Jedź, czwórka, jedź. Nadal się na pewno do końca puszczę. Także, która minutka odcinka? 30. Panie majster, gdzie to sypać ten owiec? Dobra, dawaj, tu wjeżdżaj i potem sobie sypiamy. Także dobra, mów, gdzie sypać. Jutro to wysypiemy, bo ja jeszcze muszę się nastrożyć. A, no dobra. Chyba, że będziemy gadać o Boże, to wtedy w międzyczasie się wsypie. Także, no chodź się, dziadzie. A, już, już, stań już. Przed czwórką. O, dobra, stanę. O, hopie. Tu ten serwo, nie? Było wyciągane dzisiaj i chłodnica. Dało tu. U mnie w realu, no. Ogólnie jakby się chciałem wiedzieć, to był remont. Znaczy jest. Wspomaganie poszło. Zaczyna tam się wyśmiewa i tak dalej. Nieważne. Także tym pięknym akcentem chciałbym się z wami pożegnać w tym odcineczku. Jeżeli odcineczek wam się podobał, no to możecie zostawić lajka, subika oraz napisać a propos tej ceny obory, tak mniej więcej orientalnie. Ile by ona mogła nas kosztować. I tak myślimy z Lukasem, czy nie będzie ona dopiero za dwa sezony. Nie w tym, co teraz będzie, tylko w kolejnym jeszcze. Zobaczymy, jak sobie robimy z pieniążkami, nie? Znać, zależy to jeszcze jak z kasą i tak dalej. A ja się z wami w tym odcinku żegnam. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Nara.